Proszę Państwa, następnym naszym gościem jest jedyna kobieta w dzisiejszym programie, skrzypaczka. Aczkolwiek kobieta, która jak najbardziej podpada tutaj pod nasze przymiotniki. Doskonała, fenomenalna, nadzwyczajna, niezwykła i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, i kameralistka, i solistka, pedagog, matka trójki dzieci, koncertująca, odnajdująca się naprawdę w najróżniejszych stylach i gatunkach muzycznych, od muzyki barokowej, aż po muzykę współczesną, klasyczną, muzykę eksperymentalną, muzykę improwizowaną, world music. No, długo by tutaj można wymieniać. Zapraszamy na spotkanie z Anną Wandkę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam Domówkę Kultury. Dziękuję Sebastian i Piotr za zaproszenie do audycji, w której głównym bohaterem są skrzypce. Jestem zaszczycona, że mogłam znaleźć się w tak znakomitym gronie artystów. Chciałabym na chwilę zatrzymać się przy relacjach. Relacjach międzyludzkich, ale też relacji, jaką buduje wykonawca ze swoim instrumentem. Bo instrument, chociaż sam, posiada wiele elementów, takich jak głowa, przepiękny korpus, można by powiedzieć przepiękną budowę ciała, ale i serce skrzypiec, czyli duszę, która jest umieszczona w środku, w pudle rezonansowym. Bez drugiego ciała, bez drugiej duszy, bez drugiej głowy nie zabrzmi. A im ta relacja jest dojrzalsza, tym to brzmienie słów instrumentu jest piękniejsze. Wydaje mi się, że podobnie jest w relacjach międzyludzkich, że człowiek najpiękniej brzmi w korelacji z drugim człowiekiem, ucząc się od innych ludzi i dając coś innym ludziom. Dlatego chciałabym może opowiedzieć o osobach i zdarzeniach, które dość mocno wpłynęły na moje życie artystyczne, ale też na to, że jestem szczęśliwym człowiekiem, spełnioną artystką i szczęśliwą mamą. Moja podróż muzyczna rozpoczęła się w Gdańsku. Tam zaszczepiono mi miłość do muzyki, do ludzi, do życia, do świata i do podejmowania odważnych wyzwań i braku strachu wkraczania w nieznane. Myślę, że w dużej mierze zawdzięczam to swoim rodzicom, ale także po trochu środowisku, w jakim się wychowywałam, oraz pedagogom, z którymi mogłam współpracować, uczyć się od nich zarówno w Polsce, jak i za granicą. Skończyłam Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie wspaniałej pani profesor Krystyny Jureckiej. Później wyjechałam na 3 lata na studia do Mannheim, do Niemiec, gdzie studiowałam pod opieką profesora Waleriego Gradowa, który był wychowankiem Leonida Kogana, bardzo znanego, wybitnego solisty skrzypka. Podczas studiów w Niemczech miałam też szczęście uczestniczenia w wielu międzynarodowych muzycznych festiwalach i wśród tych najważniejszych wymieniłabym przede wszystkim festiwal w Verbier w Szwajcarii. Tam mogłam spotkać i współpracować z najwybitniejszymi artystami scen światowych, takimi jak Jamesem Devinem, Paweł Jarwi czy Kurtem Mazurem oraz Joshua Bellem, też z Wadimem Repinem, z Maksymem Węgerowem, z Robim Lakatoszem, z Miszą Majskim, z Kislinem, z Martą Archerich, naprawdę z plejadą najwybitniejszych gwiazd sceny muzycznej, klasycznej sceny muzycznej. Ten okres w moim życiu traktuję jako najbardziej inspirujący i budujący moją osobowość muzyczną. Te doświadczenia pokazały mi, że każdy artysta, każdy muzyk powinien podążać za swoimi marzeniami i te marzenia są realne i naprawdę mogą się kiedyś spełnić. W Verbier poznałam również Maksyma Węgerowa, wspaniałego skrzypka, który stworzył zespół kameralny, do którego zostałam zaproszona. Współpracowaliśmy z Maksymem przez wiele lat. Efektem tej współpracy jest album ze skrzypcowymi koncertami Mozarta, wydany przez EMI.
Poznałam tam również Robiego Lakatosza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Wspólnie razem koncertujemy od wielu, wielu lat, grając koncerty solo z orkiestrami. Robi Lakatosz zgodził się również wystąpić jako gość specjalny na nagraniu w mojej płycie Violin Soul. Jestem skrzypaczką grającą muzykę klasyczną, ale również lubię wykraczać odrobinę w obszar muzyki improwizowanej. Tak jak wspomniałam na początku, w życiu każdego człowieka bardzo ważne są relacje i to, jacy jesteśmy, czym się zajmujemy, jest również odrobinę zależne od tego, kogo spotykamy na swojej drodze. Ja spotkałam Sebastiana Wytycha, który jest wspaniałym kontrabasistą i właśnie wspólne granie jakby uaktywniło we mnie tą żyłkę chęci grania klasyki, ale może w sposób nie do końca klasyczny. Kolejną ścieżką, która mnie bardzo fascynuje, jest to pedagogika. Jestem absolutnie zafascynowana, zaangażowana pracą z młodzieżą, z uczniami, ze studentami. Uwielbiam poszukiwać w młodych ludziach tego, co jeszcze nie odkryte. Uwielbiam cieszyć się ich sukcesami. Uwielbiam wypracowywać z nimi metody skutecznego ćwiczenia oraz poznawać ich osobowości muzyczne. Można by powiedzieć, że mam własne dzieci, trójkę własnych dzieci, które urodziłam i które ze mną mieszkają, ale mam też mnóstwo innych dzieci, które nawet same, tworząc na Facebooku grupę, określiły ją jako dzieciaczki pani Wandkę. Za co im bardzo dziękuję. Dziękuję za to zaufanie. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci. Moja najmłodsza córeczka ma 1,5 roczku. Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, że mogę realizować się zarówno jako artystka skrzypaczka, mogę być spełniona jako pedagog i mogę być przeszczęśliwa jako mama swoich dzieciaczków. Życzę Państwu przepięknego wieczoru, wszystkiego dobrego, inspiracji i wspaniałych wyzwań. Dobrej nocy.
Oj, cóż, znów się rozmarzyliśmy. Muzyka wprowadzająca niesamowity nastrój. Trzymamy kciuki za dalsze działania skrzypaczki Anny Wandtke. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ja tylko dodam, że to nagranie, które było w tle wypowiedzi Anny Wandtke i ostatni utwór, to jest koncert zarejestrowany wczoraj w klubie Six Seasons dzięki gościnności Grzecha Piotrowskiego. Bardzo dziękujemy i były to tańce rumuńskie Bartoka w opracowaniu, nowym opracowaniu, takim troszkę otwartym na improwizację.